Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej naszej premierce. Jaka premierka? No premierka z drapeczki Megalinie. No naprawdę to już jest wielka zdrapka. Ja szczerze jej nie kojarzę, chociaż oczywiście znamy bardzo dobrze tego typu zdrapki, tylko że ona jest po prostu jeszcze większa, jeszcze potężniejsza, posiadająca jeszcze większe wygrane, prawda? Bo to nie są szczęśliwe linie. Ani nie super linie, ani nawet nie ekstra linie, tylko słuchajcie, mega linie, prawda? No to zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Zdrapeczkę mam dzisiaj jedną, raz, że ta zdrapka wcale nie stanie, bo jest kosztuje 20 zł, ale już pomijając to, po prostu i tak my doskonale wiemy, że będę ją drapał dosyć długo. Jakby były dwa, to by był godzinny filmik. No dobrze, ale tak pokrótce. Praktycznie zdrapeczkę znamy, bo praktycznie zasady są dokładnie takie jak zawsze, czyli mamy twoje symbole, no i oczywiście musimy mieć linię, żeby wygrać. Warstwa ścieralna chyba łatwa, bo tutaj nie wiem, czy to mi w torbie się już starło, czy taki kupiłem, szczerze nie przyglądałem się. Chociaż to zupełnie nam nie przeszkadza, bo kwoty mamy nienaruszone, to mamy nienaruszone, więc cała zabawa jest. Jak najbardziej. No a i z dodatków, no to tu mamy bonusik. Jeżeli znajdziemy tutaj znaczek dolara, no to wygramy przypisaną kwotę. I tu mamy też warstwę ścieralną, aczkolwiek ona jest zdrap tylko do wypłaty. Tam jest ten kod, już go poznaliśmy przy ostatniej premierce. Jest coś jak taki kod, tak, kreskowy, gdzieś tam po prostu można zdrapać. I wtedy na pewno kasjerowi lub kasjerce w lotto będzie o wiele łatwiej po prostu wypłacić nam pieniążki. No dobrze, myślę, że nie ma co tutaj dłużej przedłużać. Zacznijmy drapać, chociaż jeszcze tylko wtrącę, że serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, dania łapeczki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. No dobrze. Drapiemy i patrzymy, co tutaj mamy. Warstwa, jak na początek spokojnie, myślę, że nie będzie źle. Dobrze, szukajmy słoneczkę, to jest nasz pierwszy tutaj symbol. Okej, tu mamy słoneczko. Tu mamy też. Tutaj również. I to by było na tyle. Jedziemy z kolejnym symbolem. Autko. No to autko to chętnie. Chętnie bym wygrał na autko. A propos, ale gapa ze mnie. No ile można wygrać? Na pewno 4 razy po 4 możliwości wygrania. 410 zł, czyli ładne autko, już ładne autko byśmy mogli za to kupić. No ale możemy jeszcze wygrać 41 tysięcy, 4100, 540, 200, 140, stówkę, 80, 60, 40. No i dwie dyszki, czyli w tym wypadku to byłby zlocik. No dobrze, ale na razie szukajmy tego autka. Autko na pewno jest tutaj. Nie widzę więcej aut. No nie ma. Jedno jest. Nieźle. Drapmy dalej. Kluczyk. No to jedziemy. Kluczyk na pewno jest tutaj. Jeden kluczyk tylko, szkoda, że tylko jeden, ale drapmy dalej. Sakwa. No, czy jest sakwa?
Oj, coś nie widzę. Chyba nie ma sakwy. No, niestety mamy pusty symbol. Ale to nic, jeszcze mamy dużo do zdrapania. Na przykład wiśnia. Jedziemy z wisienką. No proszę, już mamy za co trzymać kciuki, prawda? Wystarczy moneta i będziemy mieli wygraną. Proszę, no przynajmniej tej wiśni trochę tutaj dali. Bardzo mi miło z tego powodu. Okej. Jedziemy dalej. Kości. Oj, chyba nie ma kości, niestety. Kości do gry. Kokosy, no to kokosy, to ja mam nadzieję, że będą tutaj pod tą warstwą. Ale najpierw potrzebna nam linia. Czy kokosy się do tego przyłożą? Zaraz się przekonamy. Koko, 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 euro, spoko, ale nie ma kokosa. No dobrze, podkowa. O, tu jest podkowa. O, tu mamy podkowy. Na sam koniec nam dali. Muszę czasem. Wiecie, zawsze to też te dłuższe jako zdrapki trochę trwają dłużej, bo gdzieś tam co jakiś czas muszę zaglądać, co się kameruje, co wy widzicie, tak? Żeby czasem nie widzieli pustej zdrapki, czy tam kawałka zdrapki, którego aktualnie nie drapię. To dobrze, jedźmy dalej. Zegar. Tu jest zegar. Dobra, więcej nie ma zegara. Rowerek. No to się robi coraz cieplej, prawda? Marzec, już trzeci nawet. Więc gdzieś tam za chwilę te rowerki będziemy wyciągać. Ja jeszcze swojego nie wyciągnąłem. Wiem, że są tacy, co oczywiście całoroczne też jeżdżą. No ja aż tak to nie. Chociaż jakby była lekka zima, to może i bym pojeździł. Ale muszę wyjąć swój rower, trochę go tam, wiadomo, przygotować do sezonu i będzie można szosować. Ale więcej rowerków nie widzę. No dobrze, drapmy dalej. Szminka. Ja akurat nie korzystam. Tak się skłożyło. Ale chętnie tą szminkę tutaj zdrapię. Na przykład tutaj, tutaj. No proszę, tu już idziemy na linię, idziemy na linię. No dobra, drapmy dalej. Klapki. Nie widzę. O, szminka tu jest, niezdrapana. Ale klapek chyba nie ma. Nie widzę klapek. Jeszcze szminka jest tutaj. O, fajnie, tej szminki trochę tutaj było. No dobrze, jedziemy dalej. Dzwon. Tu jest dzwon.
Gdzie tutaj jeszcze mamy ten dzwon? No i chyba. A, tu jest. Już chciałem mówić, że chyba nie ma, ale na samym końcu jeszcze nam się tutaj ukazał. Jedziemy dalej. Ananas. Nie ma, niestety nie ma ananasa. Drapiemy dalej. Pierścionek. No to w końcu zaczęliśmy tutaj ten pierwszy blok. Ale pierścionek mamy również tutaj. Patrzcie, że naszyjnik, nie? Prawda? Też nam da wygraną. Tutaj. Tak się rozglądam. A, tu są jeszcze. Tu. Tu. Sakwę mieliśmy. A, patrzcie. Uznałem, że to jest pusty symbol, nie? A przecież było. Oj, oj. Dobrze, że chociaż przed samym końcem się trochę reflektuje, co nie? No dobrze. Ale my na razie szukamy jeszcze pierścionka. To taki z diamentem, to taki zaręczynowy chyba. Chyba tak. No dobra. Jedziemy dalej. Lody. Widać, widać, dobra. Lody mamy tutaj. No, na lody, na rower i na lody też za chwilę przyjdzie czas, prawda? Tu mamy też lody. O, jeszcze biedroneczka. Przydałaby się, przydałaby się. Tutaj mamy jeszcze lody. I to by było na tyle. Jedziemy dalej. Korona. No to korona jest na samym szczycie. No jak to korona zazwyczaj, nie? Ale i tutaj. Tutaj również. A tu są lody, patrzcie. I więcej korony nie widzę. Jedziemy dalej. Arbuzik. Arbuza tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Coś jego gdzieś. Ja, tu jest. Tu jest arbuzik. Tutaj dwa arbuzy, proszę, jak ładnie. Tutaj również. A tutaj już. Niestety arbuza nie ma. Jedziemy dalej. Cytrynka. No to cytrynkę to mamy tutaj. Tutaj również. I tu patrzcie, jeszcze naszyjnik. Naszyjnik by nam dał teraz dwie wygrane, więc na ten naszyjnik to proszę was, trzymajcie mocno kciuki. Byłoby to dla mnie naprawdę zaskakujące i bardzo miłe oczywiście. I więcej cytrynki nie ma. Popcorn. Oto, pochrupałbym sobie popcorn. Może się dzisiaj na wieczór skuszę, żeby sobie pochrupać trochę popcornu. Czemu by nie, prawda? Czemu by nie? Patrzę, czy gdzieś jeszcze ten popcorn jest. Nie widzę, raczej go nie ma. To jedziemy dalej.
Prezencik, a jak czy będzie dzisiaj jakiś prezencik od Lotto? No byłoby miło, byłoby naprawdę bardzo miło. Tutaj mamy. No przestaję wierzyć w ten naszyjnik, bo naprawdę już to by była naprawdę super moc trzymania kciuków, jakbyśmy mieli tutaj trzy wygrane. No dobrze, ale jedźmy dalej. Czy gdzieś tu jest jeszcze prezencik? Nie widzę. To zakładam, że go po prostu nie ma. Żółw. Chyba lądowy. Żółw. Tutaj. Tutaj mamy żółwia. Patrzcie, jeszcze biedroneczka nam jest potrzebna. Tutaj. Tu i tu. Łódź piłka. Do wyboru, do koloru. Tutaj mamy łódź, tutaj też tylko piłka nam brakuje już. Tu i tu. Trafiamy dalej. Kłódka. Oj, to chyba pusty symbol. Nie dość, że nowy, to chyba pusty. No ale sprawdźmy dla pewności, czy ta kłódka czasem gdzieś tutaj nie widnieje. Niestety nie. Tęcza. Oj, tęczy też nie kojarzę. Nie fajnie, nie róbcie mi tego, żeby pod koniec tutaj takie pustaki dawać. Puste symbole oczywiście mam na myśli. Tęczy też nie ma. Gwiazda. Kurczę, pieczone gwiazdy też nie kojarzą, ale sprawdźmy. Tu jest arbuz, arbuz był. Tyle pożytku z tego sprawdzania arbuzowego. Gwiazdkowego. Dobra. Niestety gwiazdki nie ma. Ale za to jest Fleming, słuchajcie. Jedziemy i właśnie go będziemy teraz szukać. Tutaj foto. Ja bym powiedział, że to jest aparat fotograficzny. Tu nazwali po prostu foto. Niech i tak będzie. Tutaj jest jeszcze. I tu. Okej, i to było na tyle. Diamencik. Szukajmy tego diamencika. No ostatni. Dwa symbole, diamencik i coś jeszcze nam zostało. Tutaj. Czyli szansa na wygraną niestety radykalnie spada. A tu z Flemingiem jeszcze. No ale jeszcze zawsze jest nadzieja. Tutaj, tutaj. No dobra, to by było na tyle. Sprawdzamy ostatni symbol. Winogronko. No to jedziemy z tym winogronkiem, szukajmy go. Niestety, ale ja wiem, jeszcze mamy bonus, ale sprawdźmy najpierw, czy czegoś tutaj nie przeoczyłem. Liść, brak, łodzi, brak, foto, brak, naszyjnika niestety, brak, monety nie było. Piłki nie było, biedronki nie było, łodzi niestety też nie. No dobrze, nie ma, to nie ma, ale sprawdźmy jeszcze ten bonus. Może tu będzie przecież znak dolara. Jest. Portfel, niestety jest portfel, czyli prawie wygraliśmy.
40 zł. Sprawdźmy, czy kontrolne są tam, gdzie się spodziewamy. Są. Są. L, G i M. No niestety mamy pustaka. Możemy raz tak sobie sprawdzić po prostu, co tu jest, czy coś jest. Zakładam, że tu jest właśnie jest ten numerek. Zakładam, że on jest najważniejszy w momencie tych wygranej. No i jest i ten kod kreskowy. No ale u nas niestety mamy pustaka, więc nie ma co zanosić to na do kolektury. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną na tej premierce. Myślę, że premierka zaliczona, mimo iż zdrabka się nie popisała. Mi było bardzo miło z wami spędzić ten premierkowy czas. Dodam jeszcze tylko, że zdrapeczka była z numerem 11, ona jedna za 20 zł, wynik 0, czyli 20 zł w plecy. Jeżeli wam się podobał filmik, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku razem z dzwoneczkiem, dania łapeczki w górę, jakiś miły komentarz pod filmem. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja już wam więcej czasu nie zatrzymuję. Życzę jeszcze tylko wszystkim, absolutnie wszystkim, bardzo dużych wygranych premierowych, spokoju i na pewno braku wojny, prawda? Żeby tego już był brak wojny. Dobrze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć.